Cześć, tym razem przed nami już 11 odcinek z gry o nazwie Zakon i rozpoczynamy naszą sobie kolejną misję. Mam nadzieję, że będzie równie pasjonująca i dosyć krótka jak poprzednie, ponieważ zajmowały mi około 20 minut, chyba że coś źle kojarzę, znając mnie to tak jest, ale mniejsza z tym. Zobaczymy sobie tutaj cutscenkę. Tak, już widzę naszego bohatera. Ło, policja. No tak, wszędzie porobili barykady. Mamy SWAT. Tylko nie wiadomo, na kogo oni się szykują. Siemanko, tu Kamil. Da-da. Ale fajnie się wszystko zwęża. No nie. Aby uzbroić się w Aquile, użyj... No właśnie, będę musiał zmienić kółeczkiem. Użyj kół i pyk. No dobra. Fajne. Patrzcie, jak będę ciachał. Spoko broń, no zapomniałem faktycznie, że dostałem w poprzednim odcinku takie wyposażenie. Ale jak widać, super sprawa. Można atakować wiele wrogów naraz i to... Lepiej mi się podoba, aniżeli ten sierp. Sierp był trochę chyba słabszy. Yeah! Nie udało nam się wszystkich pokonać. Co to jest? Czyż był jakiś potwór? Przeciął autko. Ło, mamy nowego potwora, rzeźnika. Fajna nazwa. Jestem rzeźnik, yeah! No i ciekawy, jak miałbym go załatwić. No czekajcie. Oż ty mendo. Ale silna bestia, wiecie. Zobaczymy. Chociaż ma taki minus, że nie może mnie dosięgnąć raczej jak podskakuje. No ale dobra, damy sobie radę jakoś. Trzeba mu atakować w to coś na brzuchu. Oż to bestia. Nic łatwo nie jest. Jedyny plus, że jestem szybszy od niego. Umarł? Ja, umarł. Jeszcze poddał się destrukcji, dzięki czemu stracił mi trochę żyć. Ale postać sama w sobie fajna. Rzeźnik. Siemanko, jestem rzeźnik. Dzisiaj sobie będziemy kroić świnki. Nie no, żartuję, wiem. Mój humor jest dosyć dziwny. Dobra, jeszcze załatwimy szkieletka. No, gin. I zobaczymy, co dalej. Łoj. Dobra, to nam się zamknęło. Infect. Tak. Tak więc, idziemy do góry. Jeszcze bardziej do góry. Wow, jeszcze bardziej do góry, tak więc. Aby rzucić akwilą w kierunku odległych pnączy, przytrzymaj, a następnie puść Q plus F. No dobra. Takie buty. To faktycznie mi przypomina mojego sierpa, tamtego wcześniejszego. Tylko, że to tym można rzucać na odległość. Dobra, co my tu mamy? To trzeba rozwalić z pięści chyba. Chociaż... Tak, z pięści. Chciałem z młotka, ale mi nie wyszło. Jakoś nie przekonałem się do tych pięści, wiecie? Jednak dalej wolę swojego młota. Bum! Ach, jak ja lubię te przebicia. Dobra, co my tu mamy? A więc Q plus F. Puszczamy. I sieka! Dobra, jako tako się wprawiłem już w to. Siuch! Super sprawa, fajna broń, naprawdę, podoba mi się. Tylko czekajcie. Schodzimy tu w dół. Nie wiem, gdzie mam zbytnio iść. A dusycko, co ci się stało? Dobra, uwolnimy cię, znaj moje dobre serce. Tak, teraz to znowu rozwalamy z pięści. Pyk. Wow, Dante trochę stał się dziwny. A, bo jestem takim duszkiem. Wręcz. Czekajcie, muszę wrócić. O, dobra. Teraz jest ok. Patrzcie, jaki widok za oknem. Nie no, słaby widok. Czekajcie, co my tu mamy? Tak, tu znowu musimy niestety rozwalić z naszej pięści, tylko muszę ją ustawić. Pyk!
Może na razie jej nie desaktywuję, bo i tak często ją będę musiał używać. No nie. Ten rzeźnik jest dobry, widzicie? On chce jakąś tu bramę ogarnąć, ale coś mu nie wychodzi. Siema, rzeźnik! Co tam żeś znowu wykombinował? No, 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 muszę fajną broń ustawić. Czekajcie. Nie chcę sierpa. Dobra, teraz jest okej. No czek, sio ode mnie, sio, sio, oła. Dobra, podziargamy sobie i tak. A na końcu zajmiemy się rzeźnikiem, chyba że mi nie da spokoju. Ale nie, na razie grzecznie. O dziwo sobie czeka. Lepiej dla niego. O, idzie, 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 idzie. Wow. Dobra, jakoś damy radę. Ciężko mu trafić tego, oła, brzuchala. Pewnie trochę złą metodę obieram, żeby go załatwić. Ale wiecie, że jestem leniem. Wow, wybucha, wybucha. Tak, i wolałem go załatwić siłowo. Tam i z powrotem. Atak tam i z powrotem Aquilą doskonale nadaje się do żonglowania przeciwnikami. Wow, a także skutecznie niszczy tarczę wiedźm. Aby naładować atak, przytrzymaj Q, a następnie plus F. No dobra. Więc super sprawa. O nie. Więc wezmę sobie życia. Oh yeah. Tak więc no, jak widzicie... Oż ty mendo. Jak widzicie, ładnie można tą tarczę tej wiedźmy załatwić. A najlepiej ją całą już załatwmy. Gdziekolwiek ona jest. O nie. Nie wiem, mam nadzieję... Oła, ale ten rzeźnik jest dobry. Dobra, mamy po jednej. To jest jakiś inny ziomek, a to jest ten grubas. Czekajcie. Yo. Oła. No chodź, atakuj. Cip, cip, cip. Nie trafiłeś. Okej. Teraz młotem go. I po nim. Dobra, no jak widzicie, mam mało żyć, tak więc dobrze by było użyć już gwiazdki, tak więc przedmioty. Mało mam tego. Mała gwiazdka, okej. Wow. Czekajcie, bo tu jest akcja SWAT-a zmasowana. Dobra, otworzyli mi drzwi, więc mogę wejść. To są takie ludki hologramowe trochę. Otwierajcie. Otwierać policja, SWAT. Bitches! Go! Okej. Możemy iść spokojnie dalej. Patrzcie, pracuję w policji, tylko oni mnie nie widzą. Super sprawa. Super sprawa, naprawdę. Co my tu mamy? To jakaś taka arena trochę, jakby. Uwolnimy sobie dużyczkę. Okej. Mam nadzieję, że te drzwi też mi otworzą. Chociaż pewnie będzie tu walka jakaś. Ktoś to czuje. O, właśnie. No nie, świnie. No nie. Świnie to koszarna sprawa. Mam nadzieję, że te tarcze się porozwalają, jak ja będę tym czymś walił. No, jak widzicie, sieka jest niezła. Te świniaki mi bombę rzucają. Okej, jeszcze jedna świnia. Oj, dwie. Zginiesz teraz od mojego... Śmiercionośnego wacuśka. Nie no, żartuję sobie. Okej, i jeszcze jeden szkielecik. I to by było na tyle, panie i panowie. Aby rzucić akwilą w kierunku, no dobra, ale ja wiem. Pyk, nie wiem po co drugi raz mi dałem taką samą podpowiedź. Ale wysiekało normalnie. Podoba mi się to, podoba mi się to. I wskakujemy na kolejny poziom. Łaaa! No już prawie mnie ściekało. Dobrze, że się opamiętałem. W dobrej chwili. Chodź tu. Ty świnio. Okej, świni żeśmy się pozbyli. Teraz trzeba załatwić naszych... Oła! Mniejszych wrogów. Ktoś tu... Nie no, świnie się pojawił, niestety. Oła. Więc najpierw pokonamy szkieletki. A teraz zajmiemy się jedną świnią. Wow, bomba! Uciekaj, Dante! Tak, wiem, że trochę za wolno to robię.
Ale takiż mój urok. O nie, pilarz, jak ja nie lubię tego pilarza. Pilarz to jest najgorsze, co może być. On zaraz naładuje swoją piłę. Wow, tu jest ich dwóch. Na moje nieszczęście. I Dante właśnie został spiłowany. Jak widzicie, mam mało... Oła, mam strasznie mało żyć. Nie wiem, czy to trzymam. Ty świnio. A i co? Nie trafiłeś mnie. Dobra. Tylko świnie głupie zostały. Chodź tu. Dobra. I jeszcze chyba ostatnia. Nie wiem, czy dotrzymam, bo jak widzicie, żyć mam niewiele. Oła. Chodź tu. Yeah! To było coś. No nie wiem, skąd wziąć żyć. Tu raczej takowych nie ma. Aż się boję iść dalej w związku z tym. Ale zaryzykujemy, jak coś mamy kulę odnowienia. Więc być może z niej skorzystam. Czekajcie, co preferujecie? Lewo? Czy też tutaj? Coś się zawaliło. Ale mniejsza z tym. Możemy iść sobie dalej. Poczekajcie, bo tu jest tyle przejść. Co tu się dzieje? Że ja nie wiem, za co się zbytnio wziąć. To był jakiś labirynt. A my idziemy ciągle w dół, ciągle w dół. Ja zawsze lubiłem chodzić w górę, aniżeli w dół. Ale dobra. Otwierać. Jest, mamy nasz posąg. Coś musimy sobie kupić, przedmioty. Gwiazdkę sobie kupimy. Stać nas na jeszcze jedną. O, okej, ulepszenia. Coś by się zdało też ulepszyć. Więc ulepszymy naszą Aquillę. Ile tak to się nazywa? Tak po kolei lecimy. Wiem, że to trochę bezmyślne, ale mniejsza z tym. Wiecie, to tylko tak, żeby sobie ogarnąć wszystko. Co my tu mamy? Co to jest? Yeah, gwiazdka. Mała gwiazdka zawieszenia. Przywraca niewielką część diabelskiego zawieszenia. No i właśnie, o dziwo, nie korzystam z tego diabelskiego zawieszenia. Bo za dużo tych broni, wiecie? Za dużo tych różnych rzeczy. Dobra, już widzę tych przeciwników, tak więc weźmiemy sobie małą gwiazdkę. Wow, co to było? A to ten pajac rzuca tymi piłami. Wow. Dobra, tak więc dałoby się go załatwić. Ty świnio. Oła. On jest dobry, ja wam powiem, że on jest dobry. A ja jestem za wolny na niego. Oła. Dobra, już prawie zdycha. Wow, eksploduje, dobra. Eksplodował. Jako tako nawet przeżyłem. Ale piękna scenka. Lubię te spowolnienia, bardzo lubię te spowolnienia. Kurde, nie otworzyło mi jeszcze drzwi. Co my tu mamy? No nie, jakiegoś potworka. Zobaczymy, jak się nazywa, jakiś szaman. Kim ty jesteś? O, piękny, masz oczy. Wow. Powiem wam, że szybka bestia. Dante nawet trafić z niego nie mógł. O nie, jeszcze się przenosi. Tudzież teleportuje. Więc łatwe to nie będzie. Dobra, jakoś go oła, spróbujemy posiekać. Łoż ty bestio. I co? Od tylca cię wziąłem. Wsparcie dobry jest. Zobaczymy, ile wytrzyma siekania z mojego toporka. Aj, co leżysz? Nie jesteś wcale taki szybki. Okej. Nie trafiłeś. Teraz poniesiesz... O! Wow. Teraz poniesiesz śmierć. I teraz sieka. No i uciekł mi najprawdopodobniej i tyle będziemy go widzieć. Czekajcie, gdzieś tu żyćka były, albo mi się coś przewidziało. Kurde, gdzieś tu widziałem... O, tam są, dobra. I teraz chyba możemy iść tylko i wyłącznie tu i pewnie się gdzieś tutaj pojawi. No, ma większe pole do popisu. Jest moja kobieta! Uciekamy? Dante! Ktoś chciał mnie zgwałcić! Wyskoczył nagle ze ściany.
How do we get to him? I don't know. I'm stuck in here. Is there something I can do to break you out? Think. Coś jest. Chyba jestem w ciąży. There may be a way. I'll guide you. Znajdę cię, spoko. No i fajnie. Udało nam się ukończyć pięknie scenariusz. Tutaj jak zwykle podsumowanie. Ile trwała misja? Jestem ciekaw. Było z 12 minut bez cutscenek? 11. No praktycznie trafiłem. Widzicie, jak jestem piękny. Więc jakoś takoś nam się udało. Przeważnie nam się udaje ładnie, pięknie. Mamy wykorzystane przedmioty. No niestety dwa, bo coraz jest trudniej. Mamy już 11 misję. Zaraz będzie 12. Do której was już teraz zapraszam. Cześć!